Siemaneczko, jestem Pepetem Games. Witam was na kolejnym roku. Dzisiaj Olamy sobie. Oczywiście pole, bo co by innego w sumie. Olamy, w zasadzie mamy końcówkę, można powiedzieć, w pewnym sensie. Gdyż, no, poładałem, posiedziałem trochę nad załataniem tych pól. No, szczerze, no, spędziłem. Nie będę na tym skandywał ile, ale już sporo posiedziałem. Dobra, bez zbędnego przedłużania lecimy, palimy maszynę. Na początku odcinka zachęcam do stawienia paczki, moje komentarze i życzenia oglądania. Dobra, zapinamy sobie czwóreczkę. No i tak, opuszczamy. Zobaczcie, że tak zrobiłem, że nie robiłem sobie poprzeczniaków nic, ale chciałem tak zrobić, żeby jak najszybciej to nagrać, bo naprawdę chcę to ogarnąć. Czekajcie, muszę sobie trochę powstać. Parę rzeczy, bo mikrofon trochę przygłośno teraz kolejny, no zajebiście. Musiałem parę rzeczy, bo kombinowała się tutaj. Na szczęście wszystko się udało. No szczerze, no trochę czasu tu zajęło to, żeby tu ładnie wszystko ogarnąć. Mam nadzieję, że jeszcze w miarę tutaj mi to wyjdzie tak orka na miarę prosto. Gdzie to kostki sobie leżą i będą kostki leżały. Z tego względu. I tu będzie taki plac na razie na kostki, na słomę. No bo nie mam co z tym na razie zrobić. Nie mam miejsca zbytnio. Ale powiem szczerze, strasznie troszeczkę zaczynałem lagować. To jest jedyny minus tego wszystkiego. Ale ogólnie jako tako może tragedii nie będzie. Opuszczamy, do sobie będzie prześniaczek zrobił. Bo dzisiaj plan taki, żeby spalać i spróbować trochę zagregatować. Ogólnie tak, rozłożyłem sobie pod korzeń tutaj jeszcze wapno. Nie wapno, przepraszam, nawozy. I właśnie chcę załadać to może mało realistycznie, ale chcę trochę nawozić tych pól w miarę dużo, żeby troszeczkę tej roboty nadgonić, bo w następnym odcinku planuję już na siebie. Miałem gdzie 6900 na koncie. Wszystkie pieniędzy było. Musiałem jechać po części. Mianowicie musiałem dokładnie jechać po poidła, bo no po prostu walnęły, poidło jedno walnęło, chciałem chyba weekend naprawić, to jest jedno. Do tego dowiadywałem się już odnośnie także ogrzewania, bo niestety ja lasu nie posiadam, a chodzi mi dokładnie o węgiel. Więc tonę węgla mi przywieźli, półtora tonę węgla mi przywieźli już do ogrzewania. Ale właśnie na zimę, bo jest wrzesień, jeszcze miała takie ceny niskie, więc pasuje 1200 zł takiego lepszego węgla. I oczywiście 60 litrów paliwa do 30 potankowałem, po 30, nie, przepraszam, tutaj 100 litrów paliwa kupiłem do czujników, jak się nie mylę, potankowałem sobie. Obie 30, po prostu, żeby mi do tej roboty paliwa nie zbrakło. To już wiadomo, jak i 6,50 czy 6,60, to znaczy 660 zł powiedzmy za paliwo, które musiałem zakupić dla ciągników. Jest to troszeczkę kasy. Rzeczą miastu oczywistą jest to, że musiałem po prostu wydać pieniądze. Teraz tak. Co jeszcze chciałem dodać? Odnośnie tych pieniędzy, nie, chyba wszystko w sumie poszły, się nie mylę. Pamiętam, wiadomo, jakieś sprawunki, jakieś jedzenie kupić, a to wiadomo, że tutaj się nie ma co dziwić. Nasze pieniążki idą dość sporej ilości, tak? Więc to się proszę nie dziwić. Ja w życiu realnym, tak. Jakieś tam zawsze jakieś zawiłości są. Oczywiście zapłat zapłacony, bo jest wrzesień. Miałem zapłacić w Muli na sierpniu chyba bodajże. Nie, teraz dobrze. Pamiętam.
Więc zaprawdę płaciłem tak, że trochę tych pieniędzy poszło samemu sobie. 1700 zł ogólnie, 500, 1200 za ten. Ksiądz chyba 400 miałem, 800 chyba miałem coś takiego na koncie, mało ważne. Ogólnie musi być jeszcze jedna akcja zrobiona w tym miesiącu poza siewami. Zasiadł sobie, że to na kiszonkę. Ostra, można powiedzieć, szybka decyzja spowodowana brakiem paszy dla moich krów. Muszę zasiadł sobie, że to na kiszonkę. No i wiadomo, trzeba gdzieś coś zabrać, ale wiadomo, to dopiero będę mi się rok na w marcu, kwietniu będę planował zakupić parę rzeczy, bo myślę, że na tych pieniędzy troszeczkę powinienem mieć przez przeminięcie czasu, no bo teraz faktycznie, no co, teraz myślę, że już raczej targ nie będziemy mieli, jak zasiejemy, no to prawdopodobnie będziemy się widzieć już na gdzieś na listopadzie. Może na październiku. Nie chcę razem namutać też tymi siewami, tym wszystkim. Więc tylko zasieję sobie prawdopodobnie pszenicę. Pszenicę, wiadomo, którą miałem zasiewaną, ale dogadałem się z gościem, który miał oziminę pszenicę, ozimą pszenicę. Ja mam jarną oczywiście. Dogadałem się, wymieniłem się praktycznie za pszenicę. Zresztą się nie szczypałem, żeby tam dopłacał mi czy cokolwiek. Po prostu wziąłem łeb za pszenicę, się dodałem, że powinien podjechać przyczepą, wziąć sobie, zasypać i będzie to wszystko elegancko pszenica nasiana. Jęczmień będzie jary prawdopodobnie, a już będzie wszystko połowane, będzie przygotowane wszystko pod zasiewy ogólnie. Więc no, ogólnie tak, dobrze wie. Jęczmień będzie jary. Prawdopodobnie. Tak, nie wiem, powiem szczerze, tak troszeczkę się sam w głowie, bo to mówię, pierwszy sezon, bo to powiedzieć takiej ogólnej roboty, trzeba przemyśleć co lepiej. Na razie krowik zostawi 1,5 tony zboża. Myślałem, że troszeczkę więcej tego idzie, ale 1,5 tony na razie poszło przez jakieś 1,5 miesiąca. Wiesz, nie no, 1,5 miesiąca na 10 krowów, no to trochę już jest. Więc, ale wiadomo, na razie chcę tak zrobić, że po prostu z tych, jak to powiedzieć, wydajności nie spadły. Więc ospą sobie nadganiam, witaminki, nie witaminki, pozwalam sobie jakieś tam duperelki. I tak robię, żeby po prostu z tej wydajności mi nie spadywało. Dobra, myślę, że jeszcze tak chwilę poprawimy, się jedno kółeczko zrobimy i przejdziemy po prostu do agregatowania. Bo nie chcę tak jakoś zbytnio długo tego też robić. To będzie was nie nudzić. Czyli dwie prace na jednym odcinku będę się starał robić. Wiadomo, będą mieć sprzęty, to będzie też przerobiło się. To też będzie troszeczkę inaczej. Ale polska moc musi oczywiście też być wykorzystana. Na razie w planach ciunika nie mam. Na dzień dzisiejszy, wiadomo, pieniędzy też nie mam. Potrzebne opłaty, utrzymanie, wszystko trzeba mieć. Na wzgląd, ale jeśli dobrze pójdzie, no to nowe nabytki pojawią się, nawet nie mówię liczbę, okay, prawdopodobnie na okres późnej zimy, początek wczesnego wczesnej wiosny. Więc no, mam nadzieję, że tak właśnie to będzie z tym wszystkim. Więc ja bym się bardzo cieszył, że się to tak wypaliło. Na ziołka fajnie idzie. Powiem szczerze, muszę też chyba jeszcze jeden pokos siana zrobić. Znaczy siano kiszonki bardziej, bo raczej wątpię, że mi na październiku na tyle trawa wyskoczy, żebym jeszcze siano zrobić bynajmniej. Więc pewnie siano kiszonka trzeba nie zrobić, ale już tam pewnie z nami przyjedzie. Kurde właśnie. Zabiera słony po owsie. Owsiankę. I przyjedzie mi to sprasować. I po prostu będę sobie belki wezmę sobie i po zwożę pewnie poza odcinkiem. Znaczy, przepraszam, on będzie mi to zwoził, bo przecież ja nie mam, taka mam, to albo sekcyjnego, tak?
To tak lepszy, jak lepszy jednosekcyjny, ale dwusekcyjnego niestety tutaj nie posiadamy. Może niedługo taki ciągnik pojawi się. Czekać może inna maszyna. Dobra. Idziemy, przesiadamy się do 32. Zlecimy sobie teraz upadką długą 30, długą 30. I lecimy sobie tu uprawiać. Piątkę sobie zarzucimy. Powoli tam sobie gdzieś na środku pola na razie się przetniemy, zobaczymy. To nie musi być jakoś perfekcyjnie zrobione. No bo teraz kisar, no skpina, czyli siać teraz wszystko na wiosnę. Na jesieni, czyli właśnie jeszcze na wiosnę to przesiewać. Czekajcie, może ja sobie dwójkę dorzucę, tak dziś na godzinę. No aktualnie będzie taka chyba najlepsza prędkość optymalna. Więc tak, myślimy co do czego było, bo tu będzie pszenica, tam będzie jęczmień. Odwrotnie, przepraszam. Tu będzie, tam będzie pszenica, bo tam było, w tym roku było jęczmień na tamtym polu. A po pszenicy, które właśnie pole jest, no będzie po prostu... Chcesz poczekać, co ja robię? Nie mogę sobie przejechać tu przez... podnieść i przejechać sobie w linii prostej, bo to już jest przełane, to będzie uprawione od razu. Po linii prostej. Mam nadzieję też, że niedługo tą, można powiedzieć, miedzę przełam na takie jedno duże pole, pod jedną parę, ale to muszę jeszcze też mieć hektary, żeby jeszcze dwa kawałki kupić pól. To wiadomo, w dzisiejszych czasach nie jest ciężko, jest ciężko, a po drugie, no nie chcą tutaj pól zbytnio sprzedawać. Jak chcą, to za absurdalne ceny. Właśnie, więc tu będzie trochę problem, a miał nadzieję, że niedługo się rozwiniemy na tyle, żeby tych pieniędzy było dużo. Ale wiadomo, wszystko zależne tu jest, jak to wszystko wypali. Jak będą krowy dawać mleko, tak? Gospodarstwo jest super, na razie oparte przede wszystkim na krowach. No i można powiedzieć o moją wypłatę także. Ale też prawdopodobnie już, jeśli będę widział, że w miarę jestem w stanie się utrzymać, no to prawdopodobnie zrezygnuję z roboty, bo powiem się, że teraz tak, no powiedziałem to weekendowo, tak, bo nie nadążam robić tego, ogarniać tego gospodarstwa w tygodniu, po nocach nie robię, bo nie mam takiego dobrego oświetlenia, nie oszukujmy się, to nie są jakieś czujniki dopasione. Nawet gdybym jakieś halogeny dołożył, muszę sprawdzić, może kupię jakieś halogeny i założę, chociaż to będzie sens. No zbytnio tego też nie wiem, czy będzie lepiej inwestować takie lampy, czy po prostu poczekać sobie chwilę. Mam na oku fajny ciągnik, który będzie mi kosztował 60 tysięcy. To trzeba będzie myśleć. A zobaczymy, na razie nie mówię więcej, nie zdradzam nic więcej. Bo nie chcę rzucać swój na wiatr, może ten czynnik pójdzie sprzedany, że będzie sprzedany. Ale w razie z 6 tysiącami, blisko 7 tysiącami na koncie, to ja dużo nie powojuję. A wiadomo, że ja muszę troszeczkę tutaj też ładnie pooganiać wszystko. Tego jeszcze przy 4 tony, 4 tysiące na raptu posiadać, więc tutaj to nie poszaleję, tak? Bo jeszcze po pszenicy muszę dać tak łopno i muszę przeładować łąkę. Co dla mnie jest potężnym strzałem w kolano. Myślałem, że wiemy sobie, nie będzie skrzyw. No ale ta trawa też nie była już pierwszej świeżości. Więc dlatego muszę ją przeochrać. No i widzicie, to są koszta. Orientowałem się, nie będę wynajmował usługi, w sensie ktoś przyjedzie. Tylko po prostu ja wynajmuję cały ciągnik z całym osprzętem, tak? Czyli pług plus czujnik oczywiście. No i taka przyjemność. 250 zł na godzinę. 250 na godzinę. Nie będę zgadywał, ile czasu będę łąkował, ale liczę, że gdzieś ta granica 1500 to mi to wyjdzie za sam ciągnik. Do tego pług jest długie 150. A z 10 no to inaczej, przepraszam, nie razy 10, razy 5
to jest 750 zł, czyli ponad 2000 będę musiał mieć na przygotowanie, no bo tak nieco po 250 godzin myślę, że jestem w stanie to załadać 5 godzin. Właśnie tą łąkę, ale to mi to pełnić na okres zimowy. No i dzisiaj, no tak się mówi, niby się mówi, że łatwo, 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 no jeśli się nie ma sprzętu, na tą gruziątką, tym gruziątkiem pomyli, że nie mam możliwości na wjechania pole, bo to jest łąkę. No to nie będzie sensu, żeby tak ryzykować i zniszczyć, nagle sobie dopiero 30 była wyremontowana, tak samo, no, troszkę pieniędzy poszło, z tego poszło. Więc aby robić i kombinować tutaj, żeby zobaczyć, czy mogę sobie siać na październiku ogólnie zboża, bo na październiku sobie trochę późniejsze się wydać niż wrześniowe, ale nie wiem, czy tak będzie można. No bo nie widzę, że słyszę też, że mi kurwa głowy wysiada już powoli. Mnie to nie pociesza. Więc no, będzie ciekawie. Wybaczcie, tak jak mam to taki... Ja nie mam składni, nie mam zbytnio głosu nawet w imieniach. Nie wiem, nawet nie mogę sobie nawet nic zapowiedzieć, nie pokombinować, co miałem mówić, jak miałem mówić. Więc musicie no, wybaczyć. Ale myślę, że z 2-3 dni to przejdzie. O odcinkach na razie chcę powiedzieć jak najwięcej, jak najczęściej, żeby codziennie te odcinki miały wyjść. No póki te możliwości jest. Tak prawdę mówiąc. Bo o to mi właśnie chodziło. Żeby wszystko się ładnie pomijało na kanale. Czekajcie, czekam, no to jest trójkę, to jest... Nie. 10 na godzinę to mi się nie tak jest. Miarę przyzwoicie. No bo tak sobie więcej nie wyrówna, tak? Sprężynówka nie zrobi tak pięknej roboty z wyronami. Chociaż walek stonowy by się podał. Popatrzeć, czy lepiej nie zainwestować w walek stonowy, czy to właśnie te sprężynówki. I może wtedy będzie troszeczkę lepsza robota szła niż teraz. On bardziej to wolny był pewnie z tej roboty niż w momencie, bo trzeba by wyle zbijało niż rozbijało niż grany. Wiadomo, no ale to zobaczymy w późniejszym czasie, jak to spojrzeć na niej idzie. No i dziwny w ogóle też inną trochę na sagę, dziwny. Na profilu powinno być ładnie. Wiecie, że już tak trochę nawet krzywo jadę, teraz kurwa to krzywy przejazd do mnie. Zajebiście. No a to nic, to się skopalnie było na później. I to my. Pojedziemy jeszcze w jedną, drugą powinniśmy... Powiem szczerze, nie tak źle. Wiadomo, no właśnie nikt jest, no chyba ta linia zbita. Jak ja mogłem tak... Ale 30 tą. Ale ma lepiej by było. No z drugiej strony nie chcę już katować, bo... Jak to ciągnik używany po... Gospodarzem, który dotknął nie dbał, który ma nie miał firmę gospodarza Katku jako odziedziczona, więc on tak nie przywiązywał uwagi do takich rzeczy. Ale to już mówiłem już dwa odcinki rzędu początkowe. A teraz no wychodzą taką mankament, tak? Że jednak tu już wszystkie najomi, szedł do degradacji. Ale wiem, że na 100% tam tyle, co ona będzie teraz odmieniona. Myślę, że już raczej kontróweczka będzie, bo już w sensie takim, że no, poagregatuje. Może jeszcze do siebie wytarczy będzie wszystko. A i potem się na październiku właśnie podżyto. Więc myślę, że jeszcze tyle uciągnie. No będą, bo później znowu jakaś naprawa właśnie wtysków, przegląd całkowity, skrzynia, silnik, żeby posprawdzać ile wyjdzie, tyle wyjdzie, malować ogólnie nie planuję, chociaż na to też by się dało, bo bydło w zasadzie robić ciągnika.
Lakier na nasze silniki. No bo już tutaj chyba też ten lakier trochę schodzi. I to nawet nie ma ilości. Tak, muszę przyinwestować kacza, którego nie mam. Przydałoby się to właśnie fajnie wymienić. No bo szlachy, wiecie, tak też nie wygląda. Jak minno. Więc no. Same inwestycje na razie początkowe, ale nie wiadomo. Na razie inwestujemy to, co trzeba, czyli inwestujemy w maszyny, w części, w tych ciągnikach, żeby po prostu na późniejszym czasie, przez te 2-3 lata, znowu spokojnie chodziło. No wiadomo, że powiedzmy te 5 hektarów, które tu są, no dwa ciągniki to nie jest jakoś dużo, dzienny ciągnik, ale przy zmianie eksploatacji ciągnika, czy każdej maszyny, która tu była, no to wiecie, można mówić sporo o tym, że tak to raptem łatwo gada, ale jednak te przeglądy były robione, ale to nie pod takim względem, bo nie było na nie pieniędzy na takie ekstrawaganckie kombinacje. Dobra, nie będę przedłużał. Nie, odcinki, ja to wygląda mi boli. Więc muszę coś pokombinować, żeby z tego wyjść. W dzisiejszym odcinku byłoby to na tyle. Jeśli taki odcinek Wam się spodoba, to zapraszam do komentarza, dzięki za oglądanie, trzymajcie się, do kolejnego odcinka. Na razie.